A, dobrze, że jesteś. Zaczynamy. Witamy w pierwszym odcinku serii Barbie w świecie Toy Story. Czyli tak naprawdę Barbie dziadek do orzechów. Tak. Ogólnie może najpierw powiemy, o czym w ogóle jest podcast. Będziemy robić takie trochę komentarzy na temat filmów Barbie. Mhm. Ogólnie filmów Barbie nie jest za dużo, więc żeby nam się nie skończył materiał na nagrywanie, to nie będziemy tylko robić Barbie. Ale raczej w dużej większości, tak z 2-3 razy w miesiącu, myślę, że raczej będzie Barbie. No tak, no, ale bo mamy też jakby serial Barbie, tak, Dream tak. House. Na pewno coś się znajdzie. Polecamy bardzo serdecznie. Ale ogólnie pewnie będziemy nawiązywać jeszcze do jakiegoś Monster High, tak. Ever After High albo jakichś innych filmów, które nam podpasują po prostu. Tak, no zobaczymy też w ogóle, co nam będzie pasowało, to wtedy będziemy nagrywać, tak żeby wszystkiego było po trochu. Tak, trochę do śmiechu, żeby było. I ogólnie o czym jest w ogóle Barbie dziadek do orzechów? Więc jest Barbie. Jest dziadek do orzechów. Tak, jest. Jest dziadek i ojciec. O matko, tak. Dziadek i ojciec. Bo chciałam powiedzieć, że jest Barbie, jakby seria Barbie jako i wtedy ona występuje jako jakaś postać. Czy jest właśnie seria Barbie jako dziadek do orzechów, albo matko jako dziadek do orzechów. Barbie jako dziadek do orzechów. To bym obejrzała. To by było dobre. Ja już nie myślę. Barbie. To zacznij. No, jest Barbie jako i jest Barbie i. Seria. Jest Barbie jako księżniczka i żebraczka. Albo właśnie Barbie i dziadek do orzechów. Ale ogólnie te starsze serie Barbie to jest Barbie grająca jakieś postacie, bo są teraz te nowe serie i ona wtedy występuje normalnie jako ona. Większość. No teraz tych nowych... Chociaż no nie wiem. No to wiadomo, że zależy od filmu. Mhm. No i ogólnie w Barbie dziadek do orzechów ona występuje tam jako jakaś postać, czyli jako Klara. Mhm, tak, tak. No, krótkie streszczenie. Myślę, że każdy zna w jakimś tam stopniu dziadka do orzechów. Jakby historię. To jest klasyka gatunku, także... Szczególnie Barbie jako tak. Dziadek i dziadek. Jako do dziadek, zostańmy już przy jako babcia. Dziadek do orzechów. Podoba mi się ta wersja. Babcia do orzechów. Tak. Barbie. No ale żeby dla osób, które nie wiedzą, krótkie opowiedzenie historii. Mm-hmm. Bo ogólnie Barbie jest dosyć adekwatna w swoim przedstawieniu. Tak mi się wydaje przynajmniej. W filmie. Jakby co masz na myśli w tym momencie? Dziadka do orzechów. No bo dziadek do orzechów to jest jakaś historia, balet, tak? Tak. Tak. No i oni w tym filmie, Barbie, mm-hmm. dosyć adekwatnie odnoszą się jakby do tej oryginalnej historii. No, to prawda. No, o to mi chodzi. Okej, okay, no. To tak. Jak najbardziej. To... No i dobra, no i co mamy w tym dziadku do orzechów? Ogólnie chodzi o to, że jest sobie Barbie, chyba są święta, z tego co dobrze pamiętam. Dobra, przyjeżdża nawiedzona taka ciotka, która sobie zwiedza cały świat przez cały czas i przywozi Klarze, czyli Barbie, właśnie takiego dziadka do orzechów. Tak. I ogólnie w momencie, kiedy Klara idzie spać, to właśnie w nocy odgrywa się jakieś dziwne Toy Story i zabawki zaczynają ożywać. I jest jakaś wielka walka między dziadkiem do orzechów a królem szczurów,
który ma magiczne berło. I... tak. I co się dzieje dalej? Później Klara przychodzi z dziadkiem do jakiegoś magicznego świata, gdzie są jakieś tańczące śnieżynki. I zaczynają tańczyć balet do swoją drogą pięknej muzyki, tak, którą bardzo szanujemy i doceniamy w tym filmie. To jest jedna w ogóle z niewielu Barbie, w której Barbie nie śpiewa. Tak, trochę brakuje tych piosenek. Tak, no ale muzyka jest ładna, więc muzyka jest piękna, tak, dokładnie. W ogóle polecamy obejrzeć oryginalny balet Dziadek do Orzechów. Mm-hmm, troszkę kulturki. Tak, troszkę kulturki. I dobra, i co się dzieje dalej? Ogólnie przez cały film jest wielka gonitwa za Dziadkiem do Orzechów, przez tego szczura. Tak, no, króla szczurów. Tak, i jeszcze jego tajnego agenta nietoperza, tak, który cały czas... Batman. Który przez cały czas obserwuje ich, całą wycieczkę. I zdaje raporty różne szczurowi. Tak, no i jest ogólnie też poszukiwanie cukrowej księżniczki, bo Klara, czyli Barbie, Dziadek do Orzechów szukają cukrowej księżniczki. No tak. Przez tą podróż ich właśnie dlatego przeszli do tej krainy, żeby pokonać mysiego króla. Nie, mysi król? Tak. Ja po prostu mówię szczur, ale... To jest już mysi król. Już mi się zaczęło mylić przez to wszystko. I też oni chcą chyba, żeby ona odczarowała Dziadka do Orzechów. Tak, i żeby ogólnie uratowała całe to królestwo z tego magicznego świata. I co? Ogólnie przez cały film jest jakaś wielka podróż po tym magicznym świecie. Tak. Jest kartonowy zamek. Tak, piękny kartonowy zamek. Po prostu każdy film by pozazdrościł. Spoiler, ale... Ale no w sumie mogli się ludzie spodziewać spoilerów w tym podcaście. No, właśnie, uwaga, spoiler. Spoiler alert. Trzeba dać na początku taki wielki takie wielkie ogłoszenie. Damy. I co jeszcze możemy powiedzieć? Oni zdobywają przyjaciół i przychylność ludności mieszkającej w tej krainie. Mhm. Bo się okazuje... Kolejny spoiler. Że Dziadek do Orzechów to jest książę Dominik? Nie pamiętam. To sprawdź, jak on miał na imię. Ale ogólnie jest księciem tej wielkiej krainy, co ukrywa przez cały czas przed Barbie, przez cały film. Książę Eryk. Eryk, tak. Faktycznie. Taki fun fact, to jest ten sam Eryk, znaczy osoba, Barbie, która podkłada głos Erykowi, podkłada również głos Erykowi w Małej Syrence, także tak, no, książę Eryk na zawsze. Dubbing księci Eryków. Książąt. Tak, Polski Eryków. Bardzo. No i właśnie ludność z tej krainy jest wkurzona na księcia Eryka, że opuścił ich i zostawił z mysim królem. Mhm. I oni są w ogóle, można powiedzieć, prześladowani przez tą armię tego mysiego króla. Oni się tam chowają w ogóle w jakichś drzewach. Robią powstania. Ostatnio była rocznica powstania. Tak. Tak tematycznie. 1 sierpnia była, dokładnie. Bo nagrywamy to 2? Tak. Także wczoraj. Mhm. I co? Ogólnie jeszcze w tej wielkiej podróży, w której uczestniczy właśnie Dziadek do Orzechów i Barbie, jeszcze pomaga im dwójka cudownych, można powiedzieć, żołnierzy. Tak. Jest przecudowny stary dziadek, który cały czas narzeka, że musi słuchać starego, jak on tam, pniaka? Mówi o Dziadku do Orzechów, stary pniak, albo pruchło, albo coś takiego. Jest major Miętówka i kapitan Cukierek. Dokładnie. Przy czym kapitan Cukierek, tak, to jest... Ten starszy. To jest ten starszy, tak. Mhm. Jest kapitan Miętówka,
który... Wygląda jak miętówka. Który wygląda jak miętówka, tak ma w ogóle kolor ubrania, tak. Jakiś taki miętowy, super. Ale w sumie to teraz ma sens, ja nie ogarnęłam, że on się tak nazywa. Ja też nie, w ogóle jakoś to przeoczyła mnie. I co można jako powiedzieć o kapitanie miętówce? Bardzo fajna postać. Bardzo ja fajna. Ja bardzo lubię tak, tańczy majora breakdance'a. Miętówkę. Majora, przepraszam, major, tak, bo kapitan tak. Cukierek, a major kapitan, miętówka. Tak. Cudownie tańczą na koniec, w momencie, kiedy jest tak, wielki taniec. Tak, mają swój duet. Tak, swój duet. Taneczny. Breakdance, po prostu. Tak, on tak tańczy, tak. Ja się kręci na tej ziemi. No. No. Właśnie, w tej części Barbie nie ma takich scen wyciętych, które są w innych Barbie. Jak będziecie oglądać, to polecamy. Polecamy do końca, tak? Tak, ogólnie. Na pewno są w Księżniczce i Żebraczce. Mhm. I... Magii Pegaza też jest. W Rozpuncie nie było czegoś chyba przypadkiem? Było. Właśnie kojarzę, że było w jakichś trzech na pewno. Ogólnie polecamy oglądać do końca Barbie. Tak, bardzo często się nie zdarzają. Wiadomo, co znajdziecie. Tak? Takie perełki. Jakby tańczący Julian w Księżniczce i Żebraczce to jest po prostu złoto. Tak. Także warto, naprawdę. No. Ale właśnie, ogólnie Barbie Dziadek do Orzechów to jest jedna z pierwszych Barbie. To jest ta pierwsza Barbie z takiej serii, co my mniej więcej jako dzieci kojarzymy. Tych takich, można powiedzieć, nowszych. Bo była pierwsza Barbie w roku 1900, jakimś strasznie dawno temu. Jeszcze w ogóle taka bardzo... Lata 80 chyba w ogóle. Taka wyglądała jak jakieś te wszystkie kreskówki, jakieś Scooby-Doo i tak, w ogóle. No. Kiedyś obejrzymy. Tak, na pewno będzie podcast odcinek, z tego. Tak. Ale tak, to jest taka pierwsza Barbie właśnie, no nie wiem, czy to można nazwać prawdziwa Barbie? Jakby. No taka oryginalna nasza ze wspomnień tak. Dziecięcych. No bo zazwyczaj tej pierwszej nikt no i nie też kojarzy w ogóle.